Cześć ludziska, witam was bardzo serdecznie z tej strony Kargul z kanału Kargul 85. Przed wami gra, którą chcę wam przedstawić. Jest to gra Artificer. Tworzy tą grę studio Psilocybe Games. To są dwie osoby z tego, co udało mi się gdzieś tam znaleźć. Są to dwie osoby, które pracują nad tą grą. Dostałem taką wersję próbną, można powiedzieć, to jest wersja 0.1.8. Gierka ma się pojawić 24 lipca 2019 roku na Steamie bodajże, pewnie w wersji Early Access, czyli po prostu będzie dostępna dla większej ilości osób, ale trzeba będzie jeszcze dodać trochę rzeczy, bo to chyba, że do tego czasu daliby radę zrobić wszystko, chociaż wątpię, z dwoma osobami wydaje mi się, że gierka zawita w Early Accessie i będą po prostu dodawać nowe rzeczy. Przedstawię wam tą gierkę, sam zagrałem raz w tą grę, także może nie będę aż tak bardzo lamił, ale jeszcze nie wiem wszystkiego o tej gierce, więc nie zdziwcie się, że też będę się trochę motał. Dobra, słuchajcie, rozpoczniemy sobie. Weźmiemy sobie, co mamy? Adventure mode i casual. Aha, dobra. Czyli jak tu zginę, to jest słabo. A tu jak nie, to się zrespawnuje. No weźmiemy to, bo wydaje mi się, że może się okazać, że nie damy rady. Jesteśmy Raymondem Everettem, na jakimś tam naukowcem. Aha, nasz statek się rozbił na jakiejś planecie, na której jest tlen. Upewniliśmy się, że wszyscy opuścili pokład i sami wsiedliśmy w szalupę ratunkową. I tak to się stało. Powiem szczerze, że poprzednim razem jak to grałem, to nie było muzyki. A muzyka sporo daje, powiem szczerze. Daje taki klimacik. Nie było tego intra też, bo powiem szczerze, że grałem w tą grę dobre kilka miesięcy temu. I widzę, że trochę się pozmieniało. Okej, okay, Raymond sobie gada sam ze sobą, żeby się wziął w garść. Ściśnij poślady, Raymond. Musisz przeżyć. A, będziemy szukać też innych ocalałych, jak da radę. A, spacją się interact, czyli można tak jakby wpływać na obiekty, nie wiem, podnosić coś albo coś otwierać. Dobra, spoko, fajnie. Z tego co widzę, aha, od 1 do 7 przełączamy się na różne rzeczy, które mamy przy sobie, spoko. Press Q albo... Aha, że można przeszukiwać. Znaczy ten, można lupką coś tu sprawdzać. Okej. Okay. X-Mine obiekt. Dobra, spoko, fajno. Okej. Okay. Dobra, pozbieramy kamyki. Kamyczki zawsze się przydają, widzę, że można zbierać właśnie lewym przyciskiem myszy albo po prostu spacją. A co jest ciekawe, że jak się naciśnie spacja, jest się dalej, to on biegnie do pierwszego, widocznie najbliższego elementu, z którym coś można zrobić. Więc ja tylko teraz praktycznie naciskam spację, a on, zobaczcie co tu się dzieje, gania i coś mi zbiera, ale zanim pozbieram sobie to, jeszcze sobie poklikam tu. Zastanawiam się nad tym sygnałem. On tutaj wygląda na to, że jestem albo bliżej, albo dalej tego sygnału. Nie wiem o co tu chodzi. Jest lubka. W poprzedniej wersji było tak, że można prawym było nacisnąć i on tak jakby badał. I za badania dostaje się jakieś punkty. 5 survivalowych punktów researchu, czyli kurde, jakichś badań. Punktów. I teraz już się nie dostaje, to jest jednorazowe. Więc teraz to tylko mogę sobie pozbierać po prostu surowce.
Tu jeszcze mamy coś, co możemy sobie zbadać. Mamy kolejne, 6. Z tego co pamiętam, to nas kuło. Kuło albo coś nam robiło. Tak, dostałem obrażenia, 0,28. Słabo troszeczkę. Ale trzeba będzie to później pozbierać, bo z tego co pamiętam, coś się robiło. Słuchajcie, no ja nie jestem jakimś tam koksem w tej grze, także weźcie to pod uwagę, że będzie trochę, może być trochę ciężko. Co tu w ogóle, coś dodali, widzę. A, i inwentory jest, mamy. Nie, pod E jest inwentory. Okej, dobra, czaję. Pod E jest inwentory samo, czyli nasz plecak, czy tam to co możemy nieść przy sobie. Można na przykład sobie poprzekładać te różne rzeczy. Spoko. Zdjęcie familii. Można sobie... Aha! No proszę, jakie zdjęcie. No nieźle, niezła rodzinka. Dobra, czy można... O, użyłem apteczkę. Pytanie, czy dobrze, że użyłem teraz apteczkę. Może przydałoby mi się kiedy indziej. Dobra, trudno. Pod I. Aha, tego nie było, tego na pewno nie było. Aha, ilość sekund, które mi zostały do śmierci z pragnienia. No pięknie, widać, że będzie można jakieś rzeczy tu wrzucać, czyli będziemy mogli ubrać swoją postać, całkiem niezłe. Pod R mamy drzewko umiejętności, by tak można powiedzieć. Tu mamy jakieś podstawowe. Można sobie tutaj przeczytać. Ja mam nadzieję, że gierka będzie w polskiej wersji, bo wydaje mi się, że tworzą to Polacy. Nie wiem, czy to jest... Nie chcę teraz tutaj dywagować, ale to jest... chyba małżeństwo? A może nie? Nie wiem. To jak mi się wydaje. Jak coś, to niech mnie poprawią. Może będzie okazja. Może przez przypadek zajrzą, bo nie ma chyba za dużo filmików z tej gierki w języku polskim. Może jest szansa, że się ktoś napatoczy, to mnie poprawi, bo mogę gadać głupoty. Zobaczcie, można sobie zobaczyć, co mogę skraftować. Z 2 kików, 3 kamieni mogę stworzyć na stole. Aha, stół. Będę potrzebował taki stół jakiś. Tu będzie kilofik, stół do badań, basic workshop, czyli to, co potrzebuję. Widzicie, muszę to zrobić. 3 patyki, 4 kamienie i dużo... I dużo ciemności, kurna. Co tu się stało? Ja pierdzielę. Tak, w tej grze ciemność jest zarąbista. Wiecie co, ja na potrzeby gry tu trochę podjaśnię, delikatnie, żebym chociaż coś widział. Bo powiem szczerze, że ja na swoim ekranie no nic nie widziałem. Wy prawdopodobnie też nic nie widzicie. Ale początki tej gierki są takie, jakie są. Ja to postaram się w programie podjaśnić, żebyście coś byli w stanie może zauważyć. Mam nadzieję, że będziecie coś widzieć. Liczę na to. Dobra, słuchajcie. Z tego co pamiętam, to jak się tłukło drzewa, o, to można było kiki. To tak jakby trzęść drzewami i spadają gałęzie. Przy czym jak się... Niektóre drzewa mają... jakiś gości, stwory, które mogą nam wypaść z takiego drzewa. Są takie gąsienice i różne z tego co kojarzę. Dobra, mamy jakieś 3 te. Dobra, na razie tłuczemy tylko... No, nic nie wypadło. Tłuczemy tylko, żeby mieć patyczki. Dobra, mamy kolejny patyczek, jeszcze jeden. Całkiem fajnie, dobra. Widzę, że udało nam się tutaj rozbić bank patyczkowy. Będę w stanie zrobić... Tak, mamy siekierę. No i dobra. Patyczki sobie schowam tu. Kamyki też sobie. W ogóle te zdjęcie rodzinne to sobie tu potrzymam. Papier jakiś, dobra. To sobie walnę tu, bo będę potrzebował, to wolę wiedzieć, ile mam tego. Co do kilofa potrzeba? Kilof też mogę. Ha, mamy, jest fajnie, jest naprawdę zarąbiście. Telefon nie wiem, telefon na razie wywalimy tu. Dobra, stół to jest research, a to jest basic workshop. Ale to jest chyba ten sam stół, który mamy tu, o.
No właśnie, wydaje mi się, że to jest to samo, więc na razie spróbujmy to. Mamy kiki, mamy papier, mamy i brakuje nam tylko pni. Ale teraz będziemy już mogli ciachać, bo mamy siekierę. Już możemy, widzicie, można już takie drzewo, mam nadzieję, że się tu podniesiemy, co tam jest. Nie widzę za bardzo. Mogłoby... O, teraz właśnie. Czyli przydałoby się... Właśnie. To jest coś brzydkiego. To wylazło z drzewa, które zacząłem nasuwać. Będzie problem z tym. Trzeba to będzie ciachnąć. Dobra, spróbujmy, co? A może pójdzie sobie? Aha, po F mogę atakować potwora, fajnie. W sumie, o, zatruło mnie chyba. Ciekawe jak długo. No, już. Przeszukamy to od razu. Mam jakieś punkty, 10 punktów survivalowych. No dobra, fajnie. Fajnie, że jest takie uproszczone, że F atakuje się najbliższego stwora, bo powiem szczerze, że... No... Czasami ciężko jest trafić. A to w sumie nie jest takie złe do końca. No bo w sumie czemu nie? Myślę, że gierka no jest całkiem fajna. Takie mi się podoba. Spróbujmy to przeszukać. Znaczy przeszukać. 12 punktów. Fluffy. Kreatura Fluffy. No okej, spoko, fajnie. A ja tu jeszcze nie patrzyłem, co jest. Survival checklist. Standard emergency. Aha, standardowa procedura jakaś. Dobra, a jak mam wodę? Jest problem polegający na tym. Na razie tu nic nie ma. Jest problem polegający na tym, że nie mam. Mam dwie butelki niby z wodą, ale. O, mogę skraftować. Ale to jest chyba za mało, żeby mi to starczyło na długo. Dobra, mamy jakiś stół. Spoko. Z tego co pamiętam, to muszę tu wybrać sobie, co chcę robić. Co my tu mamy? Herb lore. A tu jest makeshift construction. Dobra, weźmy sobie to, zobaczymy, o co chodzi. Dostajemy taki scroll do wynajdywania różnych cudów. O, dostaliśmy jakieś punkty. Press to access. Aha, dobra, spoko. Nie wiem po co. A, przetrwałem. To jest fajne, że jak się przetrwa kolejny dzień, to dostaje się punkty. To są te punkty, co tu. Je się dostaje za przeszukiwanie, znajdywanie nowych rzeczy tą lupką, albo jak przetrwa się następny dzień, to tutaj zwiększa się ta ilość punktów. I je się zużywa, tak jak wybrałem sobie tu z tego drzewka, wybrałem sobie to, to dostałem taki scroll. I teraz na tym stole do researchu bierzemy sobie to i musimy tymi składnikami wrzucić je do kociołka, żeby ten poziom pojawił się w tym miejscu. O, jakbym jeszcze jeden wrzucił. Jest. To akurat było proste, ale powiem wam, że czasami trzeba się naprawdę tutaj nagimnastykować, bo to albo jest za wysoko, albo jest za nisko. A to jest ilość punktów tak naprawdę, które możemy, ilość możliwości dokładania tego, i jak nam się skończą, to nie możemy czegoś tak jakby zbadać. Więc kurczę, jak nam nie wychodzi i nie możemy ustalić poziomu w tym kociołku, to w tym momencie jest koniec i na dzisiaj już nic nie zrobisz, bo nie masz punktów. Więc ogólnie jest, to akurat mi się udało dzisiaj wyjątkowo, udało mi się chyba łatwo dostałem jakoś ten punkcik. Co to jest? Dobra, mamy dwa takie. A to co to jest? Co to jest? Dobra, czy ja mogę sobie podejrzeć ten research? O! Może się dowiemy, co tu trzeba robić. Bandaż z algi. Muskran pulp. A z czego mamy zrobić tą... Aha, w tym. To w moździerzu. A moździerz? Moździerz mogę robić?
Chyba mogę teraz moździerz już robić. Dobra, byłoby fajnie. Jesteś w stanie zrobić moździerz? Jestem. 5 kamyków mamy. 1 drewno mamy. 2. Kraftuj moździerza. Ale mamy moździerz. A czemu ja nie mogę tego tu postawić? Co za blisko? Dziwne. A nie. Dobra, ja po prostu potrzebuję być bliżej. Dobra, to sobie postawimy. Mamy moździerza. To nie jest to. Nie, to nie jest to. To tylko udawało, że to jest to. Dobra, mamy moździerz. Może nam się przydać. Potrzebujemy jeszcze... Co my tu mamy? Jakaś latarnia. Nie wiem, wydaje mi się, że będzie trzeba się tu przejść trochę. Boję się, bo tu może nam coś wyskoczyć. To już mamy. O, to nie mamy przeszukane. Co to jest? Bush, tak zwany. I nie mylić z jakimś tam prezydentem. A czekajcie, co on nasuwa? What that noise? Cholera. Okej, dobra, czaję, co tu się stało. Zamiast zbierać bush, to trzepałem drzewo. A one idą do tego. Idą do... Do tego, do... Jakby to powiedzieć. Do głosów. Co to? O bush? Wood. Takie drzewo. Okej. Czyli sporo tu rzeczy można odnajdywać. Tu też coś mamy, kolejnego. Dobra, na razie pozbieramy co mamy. Nie chcę się za daleko oddalać, bo jak widzicie, nie ma tu mapy chyba. Albo jest, może? Jest mapa? Nie ma mapy. Więc nie... Nie za bardzo. Coś tu było, co można było sobie sprawdzić. Lubka była, no. Dobra, słuchajcie, jest tu czarno jak w dupie, więc ja na razie po prostu pójdę sobie tu. Ogólnie powiem wam, że gierka naprawdę ma potencjał. To znaczy bardzo, bardzo podoba mi się ta rysowana grafika. Widać, że ktoś się napracował na tym. Nie są to raczej gotowe, wydaje mi się, że nie są to raczej gotowe asety jakieś tam. Wszystko fajnie rysowane, kurczę. Jakieś tam właśnie ten tłuczek albo coś jest w takiej formie. No widać, że w tłuczek, chociaż powinno być, nie wiem, może powinno być inaczej, że to miejsce powinno być tutaj pod tą pałką tłuczkową, to na górze i że później się tym nasuwa czy coś. No ale to są jakieś tam drobnostki, nie? Myślę, że jak będzie, jakby to powiedzieć, wzięcie na tą grę, no bo jak trafi ona na Steam, to jest szansa na to, że więcej osób ją zobaczy i zapragnie. Także to zmotywuje ich bardziej do pracy, może rozwinie się studio bardziej. Jak będzie więcej osób pracujących nad tą grą, no to tam rzeczy zostaną poprawione. Najważniejszy jest pomysł. Zamysł jest taki, że jesteśmy na planecie, na której się rozbił nasz... kapsuła ta ratunkowa nasza się rozbiła. Ciemno tu jak w Dubsku. Jakąś latarkę bym sobie zrobił. O, wiem co mogę. Przecież teraz mogę sobie tu próbować... może to teraz. Mamy jakiś heat treatment. Zobaczmy, co to jest. To się chyba tu robiło. Nie mam. A tu się to pojawiło, bo zbrakło nam miejsca. Bush też możemy tu przerzucić. Rzucimy sobie to tu. Dobra, mamy scrolla. Co oni nam tu każą? To jest kolejna zabawa. Zobaczcie, tu mamy jakąś falę. Tu mamy falę, dobra. To jest gra pamięciowa. I za każde odsłonięcie tracimy te punkty, które nam się udało zebrać. Na początkowym poziomie to nie powinno być za trudne. Aha, to góra jest. A, to będzie tu. To Jupiterek jakiś? Nie, tu jest góra. To sobie to zakryjemy. Czachy jeszcze nie widziałem. Tu jest Jupiterek. I tu jest Jupiterek. F8 mogę jakiś feedback zostawić. Myślę, że będę chciał zostawić, jak pogram trochę dłużej i już ogarnę, o co tu chodzi. Dobra, udało się.
bardzo fajnie rozwiązane to jest, że research nie jest taki, że po prostu mam potrzebne materiały, wynajdź mi technologię, albo nie wiem, mam punkty, to odblokuj coś, tylko że trzeba jeszcze chwilę się nagimnastykować nad tym i nie jest to takie proste. To mi się bardzo podoba. Naprawdę widać, że coś udało mi się, kurczę, tutaj wynaleźć, a nie po prostu dać punkt. Co my tu mamy? To jest jakiś koal? Skąd ja węgiel wezmę? Grzybki i inne takie. Dobra, idziemy coś tu poszukać. Pójdziemy na dół, będzie najprościej trafić, bo kurczę, powiem wam, że nie wiem, jak ja później trafię tu do mojej bazy. Tego żeśmy utłukli. Fajnie. Pójdziemy sobie w tą stronę. Mam nadzieję, że mnie tutaj nic nie zje. Co tu mamy? Co się jest? Buble muffin. Mogę to? Potrzebuję nóż. Aha, dobra. A to, co to jest? To jest... Weeping agaric. Co to? Zaraz sobie zobaczymy. A to są te... Aha, to są te grzybki. Dobra, to mamy te grzybki. Spoko. Tu widzę coś, co jeszcze nie widziałem. Więc sprawdźmy, co to jest. Oj! Myślałem, że mnie chce zaatakować, ale chyba mi darowało. Czy to można coś z tym zrobić? Nie można nic z tym zrobić. Dobra. O, tu sporo brzydkich tych jest. Oj, ja tu coś łazi. Nie chcę z tym. Nie chcę iść do tego. Spadła. Ja zbieram grzybki tylko. A co to jest? Mamy jakieś kolejne punkty. Mogę to zebrać? A, nóż potrzebuję. No, noża to ja nie mam. Okej. Okay. Aha, to też to do noża. Dobra. Wiecie co? Zbierzemy sobie to. To mnie to okaleczy trochę. To mnie martwi delikatnie. Ale to będzie nam do czegoś potrzebne. Jeszcze nie pamiętam dokładnie do czego. Ale sobie pozbieramy. To troszeczkę nas tak kuje. Nie przejmujcie się. Dobra, jestem chyba na dobrej drodze. Tu jeszcze coś jest. Fajnie zrobiona jest grafika ogólnie. Nie jest jakaś taka przekombinowana. I leżące. Dobra, mamy jakieś dodatkowe punkty. Jeszcze nie wiem, co później z tym będę robił. O, widzicie? Przetrwałem kolejny dzień. Dostałem te punkty, które mogę... tak jakby przeznaczyć na research. Bardzo fajnie. Mamy to glass. Czy ja mogę to skraftować? Mogę skraftować. Nie wiem jeszcze do czego będzie mi potrzebne ognisko. Ale powiedzmy, że sobie postawię ognisko. Dobra, mamy jakieś ognisko. To można tu wrzucić. Można czymś napalić. Kikami? Nie. Dobra, to nie będzie takie proste. Prawdopodobnie trzeba będzie znać recepturę odpowiednio. Spróbujemy coś... zrobić mały research. Dobra, mamy to. Mamy to. Idziemy do stołu, mamy dużo punktów. O! A tu trzeba to odblokować. To chyba nie było w tym miejscu. Bo to powinno być takie jaśniejsze. Dobra. To może to? Jest? Nie? Nie? Dobrze, że mamy dużo punktów. Ha! Udało się. Udało nam się coś odblokować. Zobaczymy teraz, co to jest. Mamy piec z gliny. Skąd ja glinę wezmę? A z tego i z patyków można zrobić jakąś linę. Wiecie co? Lina jest bardzo, bardzo fajna, bo dzięki linie można na przykład... Kurde, nie pamiętam, jak to się robiło. O! Można na przykład dzięki linie transportować zwłoki tego, co żeśmy zabili. Dobra. To sobie od razu przyniosę. Tu żeśmy też coś zaklepali, nie? Gdzieś tutaj nas wkurzył i żeśmy go sklepali. Więc bierzemy to ze sobą. Można teraz
tachać ze sobą te zwłoki, żeby później oprawić albo coś z nimi zrobić. Najgorsze jest to, że muszę poszukać tych. Dobra, mamy dwie sztuki, nie wiem jak to zostawić. Zostaw, puszczaj. Przydałoby się, żebym znalazł, z czego to się robi. Aha, z muszoromu i z tego. To było całkiem dobre. Mamy jedno i drugie? To kraftuj. 3, 6, dobra, to jest, wiecie co, to będzie chyba dobre do tego, żeby trafić z powrotem do domu. Bo na przykład mogę sobie to tu postawić. Dzięki temu się nie zgubię aż tak. Powiedzmy, że w tym miejscu. Okej. Mogę pójść jakoś tak dziwnie. Tu mamy co? No, nie postawiłem tego, żeby było zabawnie. Widzę, że najlepiej jest na bok, bo najszerzej mieści się to w kadrze. Dobra. Nie chciałbym, żeby mnie coś tu kurna zjadło. Okej. Czy ja tu... O, grzybek. Grzybek. Grzybki są dobre. Okej, mamy jakieś punkty dodatkowe. Pójdziemy tak na bok. Patrzę, tu kurczę nie ma... Nie mogę znaleźć tych. Dobra, zbiorę to, bo nie wiem, do czego będzie mi potrzebne. Nie mogę w ogóle zebrać... Masz! Żryj! Metal. Tak zwany. Skały nie mogę znaleźć. Coś tu zepsułem. Aha, nasuwamy dalej. Dobra. Może nic nie przyjdzie. Tam jakiś, kurde, dziwny owadek sobie lata. Dobra, zbieramy co jest. Surowce się przydadzą. O, to można gasić, czy co? Można chyba. Dobra, lina. I lecimy z tym. No co, ciężkie jest, ale mam nadzieję, że to nie znika. Czy to jest grzybek? Można to zbierać? Można. Aha, i burz. Dobra, może niekoniecznie, bo zaraz coś mi tu wypadnie. Okej. Dobra, idziemy na dół. Całkiem fajnie. Jest kolejny. Mamy taką drogę przynajmniej do naszej bazy. Nie wiem, gdzie jest kolejny, ale możemy jeszcze zejść kawałek. A, tu już od razu, dobra. Nie jest tak tragicznie. Ale mamy mięso. Przetargaliśmy mięso. Nie wiem tylko... co my tu jeszcze zrobimy z tym. Dobra, puszczaj. Okej. Mamy tu jakiś research. Okej. O! Wow! Tego to ja nie widziałem. Jak ja ślepy jestem. Alchemia jakaś w ogóle cała jest. Wow! Ja cię! Panie! Astrobiologia. Dobra, weźmy sobie astrobiologię. Zobaczymy, co to w ogóle jest. Bo ja powiem szczerze, że nie mam zielonego pojęcia, co to jest. W tym momencie dopiero zauważyłem, że jest coś takiego. Okej, mamy jakieś punkciki. O, ale trafiłem. To się nazywa szczęście. Tu była noc? Nie. Tu była noc i tu była noc. Dobra. Tu? Kucio. O, dwa obok siebie są. Bardzo dobrze. Nie. To... Cholera, tu było? Jest. To i tu.
Nie. To będzie to. Nie, panie, tu. Dobra, udało się. Całkiem nieźle. Pytanie jest takie. Ile tu mamy? 700 coś, niecałe 10 minut do tego, do padnięcia z wyczerpania. Nie jest fajnie, naprawdę nie jest. Nie jest dobrze, ja bym tak powiedział. Fajnie to, to też nie jest. Ale powinniśmy mieć coś fajnego. O! Mam jakiś stół, 15 kamyków. A skąd ja mam kamyki ci wziąć, człowieku? Jak tu nie ma? Idę na górę teraz, poszukamy jakichś kamyków. No kamienia mi brakuje, naprawdę. Daj kamienia tak zwanego. Pędzimy. Pędzimy i się tym nie przejmujemy, co tu się dzieje. Potrzebujemy kamyków. Kamyki, 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 kamyki. O, jakieś źródło jest. Dobra, pędź. Pędź, co to jest? Woda jakaś. No. A można nabrać będzie wody? Mam nadzieję. Co to jest? Okej, okay, mamy coś, teraz trzeba to pokuć. Bo to jest, z tego co wiem, to jest ta glina, albo co to tam. Okej, okay, coś mamy. O, tu jest więcej. Fajnie, że wodę mamy w ogóle. O, dobra, udało się nam odblokować. Kolejna rzecz. Zbierzmy. Zbierzmy tego trochę. Zostawimy, żeby nie było. Kolejna rzecz. Fajne tu itemy. Fajne itemy, ale musimy... Czy to ja mogę coś zrobić z tym? Mogę. Można to tłuc. Ale się szybko zepsuło. Sand. Piasek jakiś. Dobra, pewnie jest... O nie! Lej go! Lej! Lej, panie! Dobra. Ale ich pocisnęliśmy. Ale ich pocisnęliśmy, dobra. Tu jest więcej. Pytanie tylko, czy ja potrzebuję. Dobra, na razie wiem, że mogę tu przyjść w każdej chwili. Jest ostro tu. Spróbujemy sobie jeszcze wziąć trochę buszu. Busz, tak zwany. Tu jest też. Bo będzie można później. Widziałem, że będzie można zrobić schronienie. Tego nie było wcześniej. W tej wersji widzę, że jest trochę więcej rzeczy fajnych. Dobra, muszę się rozglądać, żeby przez przypadek nie przegapił swojego miejsca. Dobra, jesteśmy. Jesteśmy. Zobaczmy w ogóle, co my tutaj mamy. Mamy piasek i mamy klej, glinę. Dobra, coś można zrobić. Z tego można zrobić piec. Fajno. Nie mam wystarczających tych. Czego mi brakuje? Kamienia pewnie, nie? Tak. Dobra, to na glinę nam nie starczy, ale mogę. Poczekajcie chwilkę, ja zaraz do was wrócę, bo ktoś tu się do mnie dobija. Zaraz do was się odezwę. Dobra, jestem już z powrotem. Sorki wielkie, ale czasami po prostu nie da się w spokoju nagrać. Okej, okay. Dobra. Zastanawiałem się, można by było spróbować to zrobić, tylko potrzebuję kamyków. Biegniemy, gdzieś tu muszą być. Muszą gdzieś być tu kamyki, mam nadzieję, że się uda. Co to tak głośno znów jest? Kurna, no ja pierdzielę. Dobra. Coś się tutaj przestawiło mi z głośnością. Tu mamy te jeziorka i mamy sporo glinki, fajnie. A ja pobiegnę jeszcze dalej do góry, bo nie powiem, że liczę na to, że uda mi się tutaj znaleźć skałę gdzieś jakąś. Z tym kolesiem nie chcę rozmawiać. To jest jakiś... Aha. Czekajcie, ja w ogóle powinienem zobaczyć 500. Nie jest dobrze. No i co jest, kurczę? Dajcie jakieś kamyki. Jest skała. Skału jest. Jest skału. O nie. On jest brzydki. Dużo ich tu.
Nasuwaj, skału. Okej. Podnoś od razu. Ale muszę nasuwać tym. Ile mamy? 12, 13. Piętnaście, dobra. Oni chyba już biegną do mnie. Dobra, poleźli sobie na szczęście. Może uda mi się to rozwalić. Dobra, podnoś wszystko i spadamy stąd. Tu jest jakieś wejście, nie wiem co to kurna jest. Dobra, spadamy stąd. Nie mam zamiaru z nimi tutaj walczyć. Po prostu spadamy. Po prostu nas tu nie ma. Ale fajnie, że jest coś takiego. Dobra, nie będę tu. Mam nadzieję, że... Wow, spadaj! Spadaj! Wow! O nie, to te zabite, dobra. Czyli bardziej w tą stronę. Okej. Dobra, mamy skałę, jest dobrze. Udało nam się trochę zdobyć. Jezu, mam nadzieję, że biegnę dobrze. Jest, jest, udało się. Udało się, jesteśmy na miejscu, dobra. Mamy taki stół. Do tego też potrzebne kamyki są. Dobra, spoko, kraftujemy. Piec też kraftujemy. Mamy te wszystkie rzeczy, to warto by było to tu postawić. Dobra, i jeszcze to. Nie wiem co to jest, kurna, ale... To jest piec. Pyk. Dobra, a to jest stół jakiś, no nie wiem czego. To chyba tutaj się jakieś sekcje zwłok robiło. Fuel, okej, okay, dobra. No fuel może być na przykład gałązka. I co tu mogę zrobić? Nie, to nie działa. Piasek? O, też nie. A może fuel jest zły? Dobra, to sobie weźmiemy. Zaraz będzie trzeba pić. Dobra. Nie mam jeszcze pojęcia, jak z tego korzystać. To sobie weźmiemy. Myślę, że trzeba się napić. Powinno tu wzrosnąć. Dobra, wzrosło, jest fajnie. A ja tutaj w researchu teoretycznie chyba można sobie kliknąć na tej, zobaczyć co tu można robić. O, z dwóch piachu można zrobić szkło. Z węgla można ten koal. A, dobra. I papier z jakiejś pulpy. O kurna, ile rzeczy. O, rzesz kół ziemny, dobra. Dobra, słuchajcie, robimy szybko. Najpierw potniemy trochę drzewa. Mam nadzieję, że nic mi tu nie wyskoczy. Dużo drzewa, dużo drzewa. Dobra, leci! Zbieramy. 7, 8, 9. Wszystko będziemy mogli zaraz zrobić sobie ten. Wyjdziemy z ery drewnianego kamienia. Wow, wow, wow! Atakuj, atakuj, lej, lej go! Ja pierdzielę. Spadaj! Won, ale mnie tutaj sklepał. Ale mi sklepał. Co się stało? Zginąłem? A, zginąłem. Ja pierdzielę. Ale nas tutaj... co to za koksu jakiś? Lej go, kurde, dziada. Lej, dziada. Ja pierdzielę, zginąłem za pierwszym razem. A, bo ta trutka była. Nie zdążyłem, bo chciałem apteczkę pierdyknąć. I nie dało rady. Dobra, teoretycznie można tym palić. I mamy węgiel. Spoko. Okej. Dobra, mamy węgiel.
Na stole warsztatowym będziemy mogli zrobić pierwszą pochodnię chyba. Jest! Jest! Mamy pochodnię. Nie wiem, co się z nią robi. Aha, podpala się. I ona ileś tam sekund. Spoko. Dobra, a to spróbujmy jeszcze zrobić sobie. Od razu. Dwa węgle, jak da radę. Nie dało rady, widzicie? Jednak za krótki czas. Dobra, mamy dwa węgle, spoko. Mamy dwa węgle. Zrobimy sobie pochodnię, a później taką stojącą, okej. Zobaczymy, jak wygląda taka... O, można sobie tu postawić ją. No i dobra, przynajmniej nie jest ciemno jak w dupie. To mi się zawiesiło, czy co? Pytanie takie. Chyba mi się ikonka zawiesiła. Dobra. Piasek. Teoretycznie piasek można przerobić. A można z tym napalić? Nie, nie można. To musi być coś konkretniejszego. Dobra, to idziemy ciąć. Trochę się boję. Ostatnio mnie nieźle potraktowali. Okej. Ciekawe, czy później będzie można sadzić. Patrzcie, przy każdym... Co to tak? Jakby podgłośniało się samo. Bo kurczę, jak będziemy tak wycinać te drzewa, to nie będziemy tu mieli. Mam nadzieję, że później będzie można mieć jakąś plantację. Ogólnie całkiem przyjemnie mi się w to gra. Jak na gierkę właśnie taką niezależną, to jest fajnie. Masz. I co? Głupio ci? Dobra, jakieś antydotum by się przydało. Mamy... Pewnie w tych podcast tam jest. No dobra, zwłoków mamy tyle, że będzie co jeść. I sru. Dobra, zbieramy. Zbieramy, zaraz sobie coś fajnego tutaj poklecimy jeszcze. W ogóle tu co można coś robić. Okej, tylko nie wiem jeszcze jak to... Jak się do tego zabrać, nie wiem. A czemu tu siarka leży? Ja to wywaliłem, czy co? Dziwne. Dwa, dobra. Spróbujemy teraz dać. Spoko. Aha, podwójne to jest. A z tego będzie można wykraftować pewnie butlę. Mamy pustą butlę. A dwie sztuki potrzebne do tego są, dobra. I pewnie dzięki temu można sobie wodę tu robić. A może... Na, przeżyłem kolejny dzień i jest fajnie. I tu pewnie jak się do ogniska coś dorzuci, to wtedy można sobie tą wodę zagotować, coś obstawiam. A może nie, nie wiem. Nie wiem, jaki jest pomysł na ognisko, jeszcze tego nie obczaiłem. Dobra, mamy dużo punktów. Myślę, że warto zajrzeć do tego, co my tu jeszcze byśmy mogli zrobić. To mamy, to mamy. To już robiłem. Papier, spoko. To jest. To mamy. Dobra, czyli z tego teoretycznie wszystko. Tu. Bandaż. Pulpka. To. Bubel. Nie wiem, do czego jest ten bubel muffin, ale spoko. Spróbuj. A, nie mam... nie mam liny? Jest lina. Dobra. Całkiem fajnie. Co tu jest w ogóle? Czekajcie, czy mogę to przerzucić tu? O, jest. Co ja mam z tym zrobić? Cudem. Aha, można to rozdzielać. No dobra, to nie ma tego. Czut? A się roz... Chyba nie tak miało być. Chyba się to rozpadło.
Dobra, to spróbujmy, bo to jakieś sekcje zwłok robimy. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Tył. Może to? Rozpadło się znów. Niedobrze. Trzeba nauczyć się, co z tym robić, Phantom. No dobra, spróbujmy. No to na pewno to. To. Jest, coś się udało. Okej, okay, i co teraz? Może to? A, daję radę. Pytanie. Udało się kolejna rzecz. I ostatnie. Okej. Okay. Coś nam tutaj powypadało. Nie wiem, co to jest. Ale coś żeśmy zyskali. Chyba odblokowało nam się tak jakby możliwość rozbrajania tego. To. Kurde, trzeba pamiętać, co się tu robiło. Bo jak człowiek nie pamięta, to nic nie dostanę chyba. Ale to trudne jest. Bo skąd ja to będę wiedział później? Można zapomnieć. Mamy jakieś... Różne itemy, które wypadły nam z tego. Nie, to można sobie zagotować. Mit? Mitka można? Można mitka. Okej. Okay. Mamy coś usmażone. Okej. Okay. Pewnie będzie można to zjeść później. Spoko. Fajnie. Dobra. Tak się zastanawiam. Czy my tu mamy jakieś dodatkowe rzeczy? Nie. Może przydałoby się coś rozwinąć. Może dalej pójdźmy w tym kierunku. Papierusik. Jest. Papierusik. Dobra. To się robiło przy tym stole, tak? Zobaczymy, co mamy. A, skrzyneczka była dobra. Jest? Nie? Jest? Jest. To było szybkie. Ale punktów mamy naczachanych. Punktów mamy fajnie naczachanych. Możemy zrobić... Spear Knife. Mamy 5, a jeszcze potrzebujemy, widzicie? Byśmy mogli zrobić wtedy... Dziwne dźwięki. Będę mógł zrobić nóż. Dobra. To, później to, później głowa, pancerz i mięsko. Już mamy przy... Nie. To zbieramy. Dobra, pojedynczo. Nie pchać się. Okej. Okay. Chyba teraz będziemy mogli zrobić ten nożyk. A nożyk się nam przyda, bo tu jest sporo... O! Tu jest sporo rzeczy, które... A, to jest... No ciekawe. Dobra, to na razie tu sobie przerzucimy. Czy ja to mogę sobie zrobić? Co potrzebuję? Tą pulpę z tego. Aha, dobra. To się pewnie w tym robiło, w tłuczku. Czyli to... O! Dobra, zrobimy na razie tyle. Bo nie wiem... Nie wiem, czy będzie nam to aż tak przydatne, ale może być. I teraz taki bandażek. Jeden, drugi, dobra. Trzeci? Czwarty? Cztery bandaże, dobra. Może się okazać, że będą przydatne, jak trzeba będzie się tutaj uleczyć. Czemu to znów leży? Nie wiem, dziwne. Mamy słoiczek. Pytanie jest takie, czy jakbym pobiegł teraz do tego jeziorka tam, to czy będę mógł nabrać wody? Dobra, przełączymy się na jakąś siekierę. Chociaż powinienem tą włócznię sobie zrobić, co? Co za noise, nie wiem. Będą chcieli mnie tu zjeść. Spadamy. Jest, jeziorko jest, fajnie. Nie wiem, jak nabrać wody. No wiem, że jesteś spragniony. Ojej, nie! Nie! Lej! Barana! Dobra, poszedł. Patrzcie, jaki zasraniec. A jak mam tu sobie na przykład nabrać wody? Nie mam pojęcia, jak nabrać wody, powiem wam.
to nie działa. No czuję się spragniony, ale co? Jest jakiś patent pewnie na to. Wyrzuciłem butlę. Nie chciałem. No przecież nie siekierą się nabiera. Też nie. Okej, nie wiem, nie mam pojęcia jak nabrać tu wody. Mamy jakiś nóż. Więc ogólnie ciekawe czy nożem... Aha! Patrzcie, że nożem od razu można to robić. Już nawet nie potrzebuję... Nawet nie potrzebuję, bo wiem jak to robić. A, dobra. Dobre. To też. O, jakoś więcej się dostaje chyba. Dobra. A to mogę sobie popatrzeć. Okej. No powiem wam, że to sporo wyjaśnia, ale nadal nie wiem jak sobie wody nabrać. Tak zwany mój Basic Survival nie zadziałał. Nie pykło jeszcze, nie wiem jak to zrobić. Nie wiem skąd wodę tu pozyskać. I tu jest problem. Nie wiem. Jak ktoś wie, to niech mi powie. Bo ogólnie jest to problematyczne. Dobra, to mamy. Co my tu możemy sobie jeszcze skraftować? To jeszcze moglibyśmy, ale brakuje nam... Pewnie kamyków nam brakuje. Tak. No dobra, słuchajcie ludzie. Powiem wam, że tyle chyba w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie udało mi się wszystkiego zrobić, bo potrzeba tutaj trochę więcej czasu, bo wiem, że później jest możliwość zrobienia sobie własnego szałasu. Tu chyba tu nawet. No nie mogę teraz nawet tutaj. Ale spróbujemy to odblokować może jeszcze. Powinno nam się udać. Dobra, fiolę sobie tu wrzucimy. No. Zobaczymy co jest. A, to chyba źle. Może to? Tak, to będzie to. To też nie? O, nie. Mamy dużo, możemy kombinować. Nie, patrz. Dobra, jest, udało się. Teraz powinno być tu w craftingu normalnie. Zobaczcie, jest do pobudowania szałas, pobudowania jakaś skrzynia chyba na różne rzeczy może. Tak mi się wydaje. Dobra, ale to w następnym odcinku. Może nagram jeszcze jeden, żeby odblokować sobie tutaj wszystko, co jest. Bo na przykład jest tu bardzo dużo rzeczy, o których nie miałem pojęcia. Jest tego więcej niż było kiedyś, więc będę musiał się tym zająć. Ale to będzie, zrobię na to kolejny odcinek. A teraz trzymajcie się. Zachęcam do tego, żebyście sobie zobaczyli to. Może jak będziecie chcieli, to zawsze można zgłosić się do tych, co robią tą gierkę, żeby dostać takie demko, żeby sobie coś tam zobaczyć, jak to wygląda. Bo może być z tego fajna gra. Dobra, słuchajcie. No, dostałem doświadczenie za przetrwanie kolejnego dnia. Trzymajcie się, na razie, miłego, hej!